Cześć kochani, jestem Anna Izabel i witam Was na moim książkowym kanale Słowem Wszystko. Ja wiem, że dzisiejszy kadr jest troszeczkę dziwny i definitywnie mało książkowy, ale spokojnie, ja tutaj tylko na chwilę. Po raz ostatni wygrzebałam z czeluści swojego dysku materiały ze spotkania z autorami czwartej strony i tym razem jest to nie kto inny jak moja uwielbiona Paulina Händel, a to wszystko na okoliczność tego, że 22 sierpnia jest premiera trzeciego tomu Żniwiarza. Także uznałam, że to jest dobry moment, żebyście sobie przypomnieli, za co uwielbiałem Paulinę Händel. Także dzisiaj mam dla Was wywiad z tą ukochaną osobą, a w niedługim czasie możecie się spodziewać recenzji drugiego tomu, czyli Czerwonego Słońca. Także życzę Wam miłej zabawy i do usłyszenia niedługo. Cześć kochani, dzisiaj mamy znowu specjalnego gościa i tym razem jest to cudowna Paulina Händel, czyli autorka nowej, jakże przecudownej serii Żniwiarz. Cześć. Dzisiaj będę maltretowała Paulinę kilkoma pytaniami i zaczniemy od pięciu szybkich odpowiedzi i chciałabym, żebyś udzieliła odpowiedzi taki pierwsza rzecz, która ci wpadnie do głowy. No dobrze. Ale to tak na rozgrzewkę, później będzie tylko gorzej. Pytanie numer jeden. Do jakiego domu w świecie Harry'ego Pottera chciałabyś należeć? Jak wiadomo, Gryffindor, jak wszyscy chyba. Nie? A właśnie ja Ravenclaw, a na przykład Ola chciałaby do Slytherin. Do Ravenclaw też myślę, że to byłby mój pierwszy, pomiędzy tymi dwoma domami bym się zastanawiała. Ja do Slytherinu nigdy bym nie chciała, bo oni takie świnie byli trochę. O ile się nie mylę, ich dormitorium znajduje się w zimnych lochach. Mhm. Pytanie numer dwa. Jaki jest twój codzienny rytuał, czyli coś bez czego twój dzień się na pewno nie uda? Kawa. Ja. Możesz słuchać tylko jednego zespołu bądź jednego wykonawcy do końca życia. I kto to będzie? Nie. Tak? Nie, tak. To ja bym zrezygnowała z muzyki. Tak, zdarza mi się tak, że jakąś piosenkę polubię, ja wtedy przysłucham ileś razy, ileś i wtedy już nie mogę jej słuchać. Więc chyba bym w ogóle zrezygnowała tak z muzyki. Tak zwane do pożygu. Mhm. Też tak. Pierwsza książka, którą pokochałaś? Kiedy Pratchett. Wszystkie jego książki. Pomyślałam, że taka będzie odpowiedź. Bez czego nigdy nie wychodzisz z domu? Tak nigdy, nigdy. Tak nigdy, nigdy. Bez ubrań. Zdarza mi się bez portfela, zdarza mi się bez telefonu, bez... Torebki w ogóle nie noszę. Tak normalnie, więc... Bez ubrań. To jest dobra odpowiedź, powiem ci. Bardzo konkretna, to na pewno. Z tego co pamiętam, od zawsze chciałaś być pisarką, tak? To był ten twój plan numer jeden. A czy miałaś plan awaryjny? Gdyby się nie udało, to ewentualnie jakieś tam minimalne spełnienie miałabyś w innym zawodzie? Moja cała rodzina to nauczyciele. Wszyscy od iluś pokoleń. Prawie że. Więc myślę, że bym wylądowała w szkole najprawdopodobniej. A jakiś przedmiot konkretny? Ukończyłam filologię angielską, więc podejrzewam, że już jestem skazana. Właśnie czytałam i właśnie słyszałam, że Terry Pratchett jest twoim konikiem. I czy w takim razie masz jakąś taką książkę, która twoim zdaniem jest takim totalnym kanonem i klasykiem, jeśli chodzi o literaturę fantasy, że każdy powinien ją przeczytać? Ale tak ze wszystkich autorów mogę wybierać? Ze wszystkich. Takim klasykiem, który każdy powinien przeczytać jest Tolkien. Dla mnie. W pewnym względzie. Dlaczego? Ja myślę, że to trochę wina Tolkiena, że ten cały świat fantastyczny wygląda tak, jak wygląda. Wiadomo, jakie są elfy, wiadomo, jakie są krasnoludy. Myślę, że to w dużej mierze jednak zasługa Tolkiena. Więc chociaż jego książki są... Jego właśnie dla mnie są ciężkie, ale to jest coś, co każdy fan fantastyki powinien znać. Tak, to prawda. Znaczy, dla mnie też był ciężki, ale ze względu na to, że na przykład w pierwszej części Władcy Pierścieni oni tak bardzo idą do tego Rivendell, że miałam ochotę sobie strzelić w kolano po prostu. Żeby nie iść z nimi. Wiem, że matki się nigdy nie pyta o to, które dziecko kocha bardziej, ale który cykl ci się lepiej pisało, Żniwiarza czy twój pierwszy cykl, czyli tam Zapomniane Księgi? Tak, Zapomniane Księgi. Mogę powiedzieć, które książki poszczególnie łatwiej mi się pisało, bo nie ma czegoś takiego, że a ten cykl jest łatwiejszy od tego. Kiedy byłam w świecie Zapomnianej Księgi, to mi się najłatwiej pisało. Przy okazji mój ulubiony tom to trzeci, potem pierwszy, a potem drugi. I byłam tak głęboko, siedziałam w tym świecie, tak się zżyłam z tymi bohaterami, że... No,
przez parę lat to trwało. Tak więc kiedy skończyłam zapomnianą księgę, to miałam tak zwanego kaca książkowego i miałam straszny problem, żeby się zabrać za żniwiarza. Mhm. Na początku nie znosiłam Feliksa, nie znosiłam Magdy, jeszcze jakoś tam pierwszy ujdzie, ale ciężko mi było się przystawić na ten zupełnie inny świat. Tak tęskniłam za tamtymi bohaterami, a teraz z kolei pisząc już trzeci tom żniwiarza, w pewnym sensie ciężko by było mi wrócić do zapomnianej księgi, choć myślę o tym cały czas. Tak więc lepsze jest to, łatwiej się pisze to, w czym akurat właśnie siedzę. Tak. Przy okazji w żniwiarzu bardziej lubię drugi tom od pierwszego. Czyli wszystko przede mną. Tak. Właśnie zastanawiałam się, czy to będzie miało jakikolwiek związek, to, że jakbym to nie patrzeć, no to zapomniana księga była twoim pierwszym cyklem, a to jest już drugi. Czy to na przykład już większą masz łatwość w pisaniu? Pod pewnymi względami tak i z tego, co słyszałam, no to mój warsztat literacki też się poprawił. No w końcu wiadomo, jak się coś ćwiczy. Czy to my się same z siebie nie wzięły. No właśnie. No bo w żniwiarzu jest pod tym względem trudniej, że się zdecydowałam na inną narrację z perspektywy kilku bohaterów. Czasami tworzy mi się takie małe zamieszanie, ponieważ czas w żniwiarzu nie zastyga. Jeżeli coś pierwszy robi, to jak dalej pałeczkę przyjmuje Magda, to czas leci dalej. To nie jest, że najpierw pierwszy w tym o godzinie 11 zrobił to, potem Magda i Felix o 11 to, że ciężko jest tutaj zachować pewną spójność i logikę. Muszę sobie wszystko rozpisywać, kalendarz stworzyć do żniwiarza. Co kto kiedy robi, kiedy jest w pełni, żeby to wszystko było sensowne i logiczne. Ale to pilnuje rzeczywiście tak wszystko asertywnie. Tak, pilnuję takich rzeczy. Właśnie mam ten kalendarz wypisany. Na pewno nie zdarzy się coś takiego, że Magda poszła do pracy w księgarni w niedzielę, kiedy księgarnia jest zamknięta. Nie chciałam cię pytać po raz kolejny o to, skąd się wzięły słowiańskie wierzenia, bo wiem, że tyle razy powtarzałaś, że tam cudze chwalicie, swego nie znacie, nasze wierzenia tak wcale są gorsze niż te zachodnie i rzeczywiście po prostu ich nie znamy. To w takim razie powiedz mi, co najbardziej cię fascynuje w tych wierzeniach, czy to są potwory, czy to są jakieś obrzędy, czy na przykład to, że właśnie zostały z nami do dzisiaj, tylko po prostu nie mamy świadomości tego. Ta trzecia kwestia, ponieważ wciąż robimy pewne rzeczy, mówimy, pewnych się boimy, które wynikają z dawnych wierzeń, chociażby ta czerwona wstążka przywiązywana do wózka bądź u łóżeczka małego dziecka, no ale też cała masa innych i fascynuje mnie też, skąd to się mogło wziąć, na przykład cała wiara w wampiryzm. Jak powstała, jak to tłumaczono. Jeszcze 100-200 lat temu przecież zdarzały się przypadki profanacji grobów, okaleczania zwłok. I właśnie to mnie najbardziej fascynuje. Jak to poganiństwo funkcjonowało i nadal w pewnym sensie funkcjonuje w świecie. No powiedzmy chrześcijańskim, że nadal żyjemy troszkę według zasady Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Nawet robią to ludzie, którzy deklarują się, że są, no powiedzmy, ateistami. Tak, ale jest zawsze takie wytłumaczenie, że oj, tak na wszelki wypadek. To, tak, to na przykład kwestia właśnie drugiego imienia. Czyli to a propos tego, że z osoby, która się urodziła z dwiema duszami bądź dwoma sercami, po śmierci, jeżeli nie wszystkie dusze zostały jakby ochrzczone, to mogła się na przykład strzygoń mógł się obudzić w jakimś momencie i tak dalej, i tak dalej. No nadal rzeczywiście właśnie nadajemy te dwa imiona, a większość ludzi nie wie dlaczego. I najlepsze jest to, że te dwa imiona nadaje się na chrzcie, czyli mamy właśnie tę wiarę chrześcijańską, ale robimy to, bo nadal kiedyś ktoś tam wierzył w te demony, w te strzygi. I tak na wszelki. Tak. Powiedz mi, który z naszych takich słowiańskich, mitologicznych potworów twoim zdaniem jest najbardziej fascynujący? Wampiry, te nasze upiory, wampierze, wychodzące z grobu i ludzi, którzy właśnie te groby kiedy się rozkopywali. Kiedyś słyszałam nawet o takim przypadku na Kaszubach podczas pustej nocy, gdy czuwano przy zwłokach. Nieboszczyk się obudził,
to niestety prawdopodobnie biedak zapadł w jakiś letarg, ale oczywiście... Wzięli go za... Tak, ci, którzy czuwali przy jego ciele, urąbali mu głowę i go pochowali. Czytałam o tym, przygotowując się właśnie do pisania pracy. Ja ostatnio też zaczęła mnie coraz bardziej interesować wierzenia, no w sumie z terenów, z których, obok których pochodzę, czyli te kaszubskie, oni też mają całą masę demonów, które to, chociażby wieszczy, on się, który jest jeszcze straszniejszy od upiora, który to pojawia się w drugim tomie, bądź łepi, który znajdzie się w trzecim. No oczywiście wiadomo, że najważniejszy w tym najważniejszym osobą w tej serii jest żniwiarz. W sensie to jako ten łowca tytułowy potworów, demonów i tak dalej, i tak dalej. No i wiadomo, że ze względu na ich wiek, czyli to, że mogą żyć kilkaset lat nawet, mają lekkie problemy z współczesnością i z takimi wynalazkami współczesności. Powiedz mi, jaka... Wymyśl aplikację na telefon, która przydałaby się każdemu żniwiarzowi. I nawet taki Felix stwierdziłby, że no dobra, będę jej używał. Taka aplikacja. Tak, popisałam się tutaj. Zastrzeliłaś mnie tym pytaniem. No tak się zastanawiałam nad tym, czy... No, jeszcze ci dam, że tak powiem, coś wymyśleć, bo ja mam co najmniej dwa pomysły. No kurczę. Aplikacja, którą doceniłby Felix, na pewno musiałaby mieć coś wspólnego z demonami. Tylko... Technicznie nie mam zielonego pojęcia, jak to można rozwiązać, ale żeby... O, taka cudna, dostaję powiadomienia na telefon, na Google Maps, że tu i tu pojawił się demon. No albo żeby nie było chociażby tak prosto, że tutaj pojawił się jakiś podejrzany zgon, albo ludzie zaobserwowali dziwne, nadnaturalne zjawisko. Taką doceniłby Felix. Wiem, że bardzo lubisz Pana Waldemara jako postać. Ale z jakiej postaci jesteś tak najbardziej dumna, że stworzyłaś taką perełkę i że jest tak, wiesz, wymuskane od góry do dołu? Że trudno to nazwać taką perełką, ale w drugim tomie pokochałam ciotkę Janinę, która jest siostrą Jadwigi. Jest, powiedzmy, produktem ulepszonym własnej siostry. Za każdym razem, jak pisałam o niej, to się śmiałam. Sceny z nią sprawiały mi olbrzymią przyjemność, bo to było takie oderwanie się od tego ciągłego, wiecznego pościgu za pierwszym, za Gerardem w drugim tomie, za demonami. A ciotka Janina była taką odskocznią. Ja czytałam właśnie taką malutką próbkę, gdzie chyba był pierwszy rozdział tylko z Czerwonego Słońca i właśnie tam była chyba ciotka Janina i po prostu myślałam, że zastrzelę. No pewnie moja siostra miała tyle pieniędzy i specjalnie mnie tam nie chcą. Czemu, że ja tak lubiłam ciotkę Jadwigę? No właśnie, wiesz co, dlatego powstała ciotka Janina, bo... Nie będę, kurczę, nie mogę spoilerować. Nie. No dobra, to nie będę spoilerować. Ale w każdym razie ciotka Janina to jest to. Tak. Gdybyś mogła przeżyć życie jednej postaci z Pustej Nocy, czyli z tego pierwszego tomu, to kto by to był? W jaką postać byś się chciała wcielić? Z pewnością nie Waldemar, bo on byłby skacowany. Tak. Myślę, że pierwszy. Jakbym mogła... dowiedzieć się wszystkiego o nim. Przecież on jest żniwiarzem, którego wypędzono z naszego świata do Nawi w średniowieczu. Jaką on ma olbrzymią wiedzę o tym, co się wtedy działo, co się jeszcze wcześniej działo, o całej wierze tej słowiańskiej, o tym wszystkim, że właśnie chciałabym, żeby tak... Właśnie tak się zastanawiałam, że to pewnie będzie ta osoba. Ja bym chciała być Magdą na przykład. Dlaczego? Bo lubię takie przemiany bohaterek od takiego trochę zera do bohatera. Aha. Lubię coś takiego, że na przykład Magda co prawda nigdy nie była zerem, bo ona jakby miała świadomość, widziała tych nawik i tak dalej, i tak dalej. Wiedziała mniej więcej, jak z nimi walczyć, ale że w pewnym momencie jakby przestała mieć tylko wiedzę, ale zaczęła mieć też jakby taką już
naprawdę powinność, że miałeś pełne prawo do tego, no Felix jej nie może powiedzieć, zostajesz w domu i nie. No teraz już się nie da, nie. Magda też się nie dawała, ale teraz to już w ogóle. Teraz jestem ciekawa, czy ci się spodoba Magda w drugim tomie. Myślę, że tak. W pierwszym ona była taka, wiesz, spokojna, cicha, rozsądna, rozważna. Ale nie do końca. No nie do końca, ale wiesz, taka zbyt zrównoważona, żeby można było no za długo o niej pisać. Obawiam się, że w pewnej chwili mogłaby się stać nudna dla czytelnika. No a ta ma swoje zaufanie, a w trzecim tomie nawet zaczyna samodzielnie myśleć bez pomocy Feliksa. A ja właśnie powiem ci, że zawsze jakoś widziałam ją jako taką postać, która nie jest taka właśnie bezpłciowa, czyli tak jak mówiłam, ona nie jest taką mamełą, która chodzi, o Jezus, jak jest źle. Jezus, jak to zrobić i w ogóle tylko jest duch, a nie będę mu zawracała głowy, pójdę za niego, na pewno się ucieszy, no na pewno. No ale ona szła walczyć z demonami, tylko z którymi, wiesz, że wiedziała, że ma jakieś szanse. Mhm. Jakby się pojawił upiór, no Magda by tam nie poszła. I to właśnie w niej lubiłam, że taką postać słyszałam, że jak większość jak cała masa bohaterek książek, że ona się pchała w nie wiadomo jakie niebezpieczeństwa, a potem on, ten przystojny facet, musiał ją stamtąd ratować. No kurczę, to po co tam lazłaś w pierwszej kolejności? Tak, to prawda. I na spotkaniu rozmawialiśmy o tym, że te ekranizacje to jest taki grząski grunt. Tak. Że bardzo często jest tak, że ktoś znienawidzi książkę, bo ekranizacja była słaba, bo ludzie nie potrafią tego jakoś tak rozgraniczyć, że przecież to nie kręcił autor, no to halo. No właśnie. Ale czy chciałabyś zobaczyć? Oczywiście, żebym chciała. Ja też. Oczywiście, żebym chciała zobaczyć własną książkę na wielkim ekranie. Myślę, że w głębi serca jest to marzeniem praktycznie wszystkich pisarzy. Ale no miałabym oczywiście pewne obawy. Polacy nie mają takich możliwości, żeby poradzić sobie z pewnymi elementami, szczególnie tymi fantastycznymi. Mm-hmm. No wiadomo, no, żeby zrobić dobrego demona, no to... To wymaga. To wymaga. Dokładnie. A z kolei... Wow, jakby się Hollywood do mnie odezwała. No to HBO. Też bym, oczywiście, żebym się zgodziła. Tutaj nie będę oszukiwać, no bo jednak wiadomo jak to jest. Ale też miałabym takie pewne obawy, że moje książki starałam się, żeby były takie polskie na wskroś. Mm-hmm. Rzecz się dzieje u nas, polskie imiona, polscy bohaterowie. Nie obawiam, oni by mogli sobie z tym nie poradzić. Zdradź mi sekret. Czy kto będzie... zginie? Nie, tego nie chcę, nie powiem. Czy będzie więcej niż trzy części? Planujemy cztery. Cztery. Planujemy Mój, cztery. Mało. W tej chwili cztery. Nie obiecam, że to będzie albo nie będzie więcej. Mhm. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Jak się losy żniwiarza potoczą. Stworzyłabyś na przykład w tym samym świecie inną historię z innym bohaterem? Czy to już by było za nie, dużo? Nie, powiem, że... Ciężka sprawa tutaj, bo opisuję losy kilku żniwiarzy i opisywanie jeszcze innego żniwiarza, co więcej można tu wymyśleć. Ale przyznam się, że moim marzeniem zawsze było stworzyć jedno wielkie uniwersum, w którym losy najróżniejszych bohaterów z różnych powieści by się przeplatały. Czy to kiedyś mi wyjdzie, zobaczymy. Dobrze, będę czekała na to. Na koniec każdego autora. Dzisiaj maltretuję tym samym pytaniem. Wszystkich. Tak. Jako, że jakby na to nie patrzeć, w pewien sposób jestem recenzentką, której zadaniem jest to, żeby opowiedzieć o książce, jeżeli mi się podoba, to zachęcić do tego. To spróbuj ty jednym zdaniem zachęcić czytelnika do swoich książek. Jednym zdaniem, tak żeby było super. Potrzebuję chwili. Dobra. Żniwiarz dzieje się u nas na naszych terenach. Jest w nim wiele akcji oraz wiele demonów z dawnych wierzeń oraz maluteńki wątek miłosny. Dobra. Ja bym się jarała, już nawet bym nie znała. Dobra. Także dziękuję ci bardzo za wywiad. Ja również. Mam nadzieję, że wam się podobało i pamiętajcie, że Żniwiarz jest super i ja go całym sercem polecam i Paulina najwyraźniej też. Także dziękuję wam bardzo za obejrzenie i na razie. Cześć. Cześć.